Marcie gumę pali. Dawaj! 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 Jakiś mały wyścig będzie czy coś, bo tak wyglądacie, jakbyście się przymierzali do startu. Dzień dobry, moje nazwisko Jagusiek Porter. Telefonuję z Polkomtel, spółki z ZOO, operatora sieci Plus. Czy dodzwoniłem się do pana Krzysztofa Wręczyckiego? Tak, a w jakiej sprawie, o co chodzi? Proszę pana, ja tutaj dzwonię, ponieważ jest niesamowita oferta dla pana. A czym sobie zasłużyłem na to? Twoim długim pobytem w naszej sieci. Ja jestem Orange, kurwa. Marcel, nie słychać cię? Halo, Marcel? Halo? Dawaj wszystko? Witam. Siema, zamknięte jest wszystko? Tak. No chyba. Pomóc ci? Chodź. No, gdzie jest to drugie? O. Dziękuję. Proszę mnie zapiąć. Nie ma problemu. Oj, sorry. Boże, co za świr paleta. Młoda. Co? Wstra. Dobra, jedziemy w świat. Na drugi świat. No i jeszcze dalej. Ej, nie wysyłaj nas tam. Ja kurwa, tynk odleciał ze ściany. Ja pierdzielę. Dobra. Halo, halo? Halo? Halo, halo? Słyszymy się? Halo? Na łącza. Halo? Halo, halo? 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 Dwa halo w mordę walą, Krzysiek. O mamma mia, wsadź se w dupę kija. Dobra, a kto wie gdzie jechać? Bo myślę, że Osiński prowadzi, a on nie wie gdzie jechać. Ja to... Przed ciebie! Jedź przed ciebie! I będzie git. Chociaż nie, bo... Ej, chyba wie, dobra. A, bo teraz to wiedział co wpisać w nawigacji. Chciałbym być marynarz. Marcel, ty powinieneś być śpiewakiem, a nie motocyklistą. O, panie być na pasach. Piosenkarzem. Ej, a ty się poczuł jakby ten, jakby ruchem kierował. Oj, teraz ja. A, dobra, tam jedzie pierwszy kamień. Blokuj Marcel, rondo. bo znowu będą pisać pod filmami, że motocykliści myślą, że są świętymi krowami. A wcale tak... A, dobra. Niech mają dzieci trochę tadochy. Ja też kiedyś taki byłem. Oj, pani się zbliżyła do pasów. Ogólnie fajnie tam jest, nie? Tylko mało miejsca. No, jakby było więcej miejsca, to było większe. By było spoko. No. Kurde, ale my dzisiaj mamy sprzęty. R6, R1, Gixxer, CBR-ka, MT-czek. No. BMW. Wszystkie marki, kurde. No, Yamaha, Suzuki, Honda, BMW. Matko, u nas kiedyś w gimnazjum na lekcji religii jedna dziewczyna powiedziała: kurwa, a ksiądz gdzie? Nie, sorry, powiedział też kobieta. Chłodek, chłodek, o tak. Poczułaś chłód? O, trochę. Wyższa szkoła bankowa. USP, przyjdź tutaj. Nie, nie chcę. Nie chcę. Mówcie coś. Tam. Cały czas. Halo? Halo? Jeszcze raz. Mówimy. Halo. Halo. No. Halo. Już? Nie! A co ty chcesz? Nie, jeszcze musisz mówić dalej, halo. A, dobra. Halo. Jak ja mówię, mówcie coś, to mówicie tak. Halo, 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 halo. Mówimy coś. Mówimy coś, mówimy halo, coś. Halo, powiedzcie coś. Coś. Mówimy coś. No jak ja mam głośność ustawić? Jak usłyszę tylko coś. No dobrze, Krzysztofie, ja ci teraz będę sobie do ciebie rozmawiał tak po prostu. Co tam u ciebie słychać, opowiedz. Ja już nie wiem co wymyślać, ale coś wymyślam. Tutaj kolega przed nami tańczy. Ale ja już ustawiłem. Ja już ustawiłem. Gdzie się cisza?
Nie wiem, popróbuj sobie. Halo. Jonas? Julian? Halo. Tylko nie środkowym. No właśnie... Kurde bele, no! Marcel, nie gasi się tak. Albo to mnie ciężko odpala, sorry. Nie, dobra, mi się wydaje, że przez te gazowanie on się po prostu, nie wiem. Może. No generalnie nie ma z nim problemów z odpalaniem, ale jak mu tak przygazujesz, to potem on coś ciężko pali. Nie wiem, od czego to jest zależne, ale... A wygodnie ci ogólnie się siedzi tam z tyłu, czy nie bardzo? Wygodnie, ale... Ale jest prawo bez kontroli motocykla. Zjeżdża mi ta pupa. Dupka ci zjeżdża? No. O nie. Czerwone. Hamujemy. No nie wiem, jakąś podusię by tam trzeba dać, taką, jakąś taką... Uszy i krzyku. Nie zasłużyła sobie. Dlaczego? Kluczyk mi zabrałaś. O Marce gumę pali. Nie palę. Dawaj! Dawaj! Ale wariaty. Wszyscy wracamy? Dwa, cztery, sześć, siedem. Ty. Jezus, my. Kogoś... Pojechał, rzekł. A, on coś mówił, że jedzie, dobra. No. Palcie gumę! Gumę, palcie! Pal gumę. Nie, ja mam dobrą oponę. A, jakiś mały wyścig będzie, czy coś? Bo tak wyglądacie, jakbyście się przymierzali do startu. Jednak nie, odpowiedzialne chłopaki jesteście. A ja? No. Nie, przepraszam, nie chłopaki. Chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a my jesteśmy młode wilki. Czy ostatnio też się zmusiłem do oglądania Killera. Czerwone? O kurde! Ajajaj. Ładna, wie. No. Nawracaj się do was. A oni też gadają przez interkomy. Kamil! A, dobra. Osiem złoty. Ropa. O kurde. Ale w sumie ja teraz Passatem się wożę. A tam jest gaz. Częstochowa. Częstochowa, no. A my się jakoś rozdzielamy, czy co? No nie, no wszyscy na razie jedziemy w... Nie wiem. Na ciastką pojedziemy na ten Orlen. Chyba nie? Oko. Bo i tak macie tak częstowe w tym kierunku, więc... O. Patrz sobie, może ustawiać jakieś tryby. Ale to jest ten sam silnik, co jest w S1000RR, nie? Tylko, że on ma po prostu wersję taką... Słabszy? Dlatego nie ma drugiego R. Nie ma drugiego R, bo są plastiki pościągane. No i jest słabszy. No możliwe, nie wiem, nie znam się. Ale zegary ma takie same, jak w normalnej tej. Mówił, że jest słabszy ogólnie. No pewnie minimalnie trochę. Mówi, że 160 parę koni ma. No to... To jest czym jeździć. Masakra. A gadał ci który rok? Nie pytałem. Janosik by się przydał. Kurde, nie odpaliłem chyba. Ale jedziecie pierwsi to. O co jedzie pierwszy? Weź się odczep ode mnie. Ile masz punktów? 12, tak? No, 12 mam. To sporo. To połowę w sumie. No. Dosłownie. Ja też miałem 12, ale przez krótką chwilę, teraz mam odrobę 0. Mi zabrali prawko i 2 punkty dostałem tydzień po odzyskaniu prawka. Też za prędkość? Tak. Ale ty się ogólnie pilnujesz z prędkością, ty nie jeździsz szybko.
Ty ogólnie się pilnujesz prędkością, Marcel, jak zawsze do ciebie jeżdżę, to ty nam naprawdę musiałeś mieć pecha po prostu. Znaczy na moto nie jeżdżę szybko, ale autem zdarzało się, zdarzało. A to samochodem dostałeś czy na motocyklu? No tak, samochodem wszystko. W sumie ja na motocyklu nigdy nie dostałem mandatu za prędkość, zawsze dostałem w samochodzie. Ja dostałem raz, a raz na moto też by mi prawie zabrali, 96 na 50 miałem. Nie, to ja raz autem dostałem 50 zł, drugi raz dostałem 300 zł. I wtedy na... Można było jechać 100 na godzinę, jechałem 146, ale to jeszcze było na tych starych zasadach. O kurde, ja już powiem ci, że sporo mandatów. Obwodnica dostałem. Nysy, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich z Nysy. Ja już ze 4 albo 5 mandatów dostałem. No ja 3. 3 za prędkość, no. Ale fajnie teraz wieje. Marcel! Bo Marcel tak zahamował gwałtownie. A, on się chce z R1-ką ścigać. Nie bój się, będzie dobrze. Nie, ale nie, bo ty tak gwałtownie zahamowałeś, się wystraszyło. Nie bój się. Tak, to się nie boję. Co? Tylko nie spodziewałam się po prostu. Dobrze, okej. Okay. Tu jest zabudowany czy nie? Chyba nie. Tu jest 70. No, akurat jedziemy tyle. No i elegant. Tak się powinno jeździć, a nie jak jakieś warioty. U SLU BMK, kurde, u nas taka jeździ policyjna na SLU. SLU? No. U was jeździ BMK policyjna na SLU, to co ona tam robi? Ona w Lublicu powinna patrolować, a nie w Częstochowie. Kurde, radiowozy takie fajne mamy, a do Częstochowy je wysyłają. Wiesz, u nas jeżdżą na różnych blachach. Maskują się. Maskują się, mówisz? Ja maskują, próbują przynajmniej. Ej, wytłumaczcie mi sens tego sygnalizatora do skrętu w lewo. Dlaczego on jest na naszym pasie? Żeby można skręcić przed tymi pojazdami jadącymi z naprzeciwka. Co? No bo masz wtedy bezkolizyjny ruch, jak skręcasz w lewo sygnalizatorem do skrętu w lewo, nie? Ale nie o to mi chodzi. Dobra, nieważne. A, dobra, wiem. Bo ona jest po prawej stronie. No. Też tego nie łapię, ale u mnie jest tak samo. Jak się tam do mnie jedzie. Bo to się idzie, pomylić, nie? Patrzysz z daleka, o, zielone, a to nie twój sygnalizator. Ale tam się tak właśnie bardzo często mylili ludzie. Często na czerwonym przejeżdżali przez to. No właśnie. Nie wiem, co za inteligent to wymyślił. No, to głupie jest. Równe 90 na godzinę. O. Proszę bardzo. Ej, te rejestracje są dosyć podobne do tego, co nasza policyjna BMK ma. No, może to jest policyjna. Nie, no wątpię. No chyba by tutaj nie przyjechali. Raczej nie. Raczej by nas je wyprzedzali. O, to nie jest policja. To nie policja. Ale w sumie śmieszne rejestracje miała. 9 na 7. Śmiesznie by było, jakby miała 6 na 9. Kurde, ktoś dzwoni do mnie. Halo? 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 No bo ktoś dzwonił do mnie. No to odbierz. No już za późno. Zamiast odebrać to... Halo? Halo? No bo nie, myślałem, że odebrałem. Dzień dobry, moje nazwisko Jagusia Porter. Telefonuję z Polkomtel, spółki z o.o., operatora sieci Plus. Czy dodzwoniłem się do pana Krzysztofa Wręczyckiego? Tak, a w jakiej sprawie, o co chodzi? Proszę pana, ja tutaj dzwonię, ponieważ jest niesamowita oferta dla pana na dobiegającą końca umowę na pana numer telefonu. Czy chciałbym pan może wysłuchać oferty? Tak, chciałbym ofertę z telefonem, najlepiej z najnowszym iPhone'em. Ofertę z najnowszym iPhone'em, no to super. Proszę pana, ja mam dla pana do zaoferowania iPhone'a 4. Jakiego 4? Chyba 14. 4 to jest zdecydowanie najnowszy, najlepszy iPhone dostępny na rynku. Tak, to jakaś nowość, to nie wiedziałem. A, widzi pan, to jest dla wybranych klientów i pan właśnie takim klientem jest. A, czym sobie zasłużyłem na to? Twoim długim pobytem w naszej sieci. Ja jestem Orange, kurwa. Przepraszam bardzo, chyba zaszła pomyłka. Dziękuję za kontakt, do widzenia. Marcel, ty chyba jesteś doświadczony.
No, pracował. Pracowałem. No, cały miesiąc czasu. No, w tym call center pracował tam, gdzie ludzi oszukują. Tak. 6 lat temu przez cały miesiąc czasu. No i co tam gadajesz, że odkurzacze wygrali? Jakie odkurzacze? No nie wiem, co to tam ten... To jak, jakąś ściemę tam po prostu walicie, nie? Nie, ja jeszcze tam nie waliłem, bo wiem, to co jest. Aha. To nie, nie sprzedawałem dużo i się szybko zwolniłem, bo nie chciałem ludzi oszukiwać. Aha. No ja bym się dziwnie też czuł, pracując przy czymś takim. Nie czułeś się dziwnie? Że przykładasz... No, że ja dzwoniłem ogólnie i mówiłem, że jest tutaj dobiegano końca taka i taka umowa, no i mogę zaoferować taką i taką umowę, nie? A, ale to ogólnie o telefonach. Tak, o telefonach, ja nic takiego nie myślałem, nie chciałem że ludziom. Na jakieś spotkania zapraszałeś, że odkurzacz idzie dostać za darmo. Nie, 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 no co ty. Albo talerzy, kurwa, ze złota za 10 tysięcy złotych w cenie 2000. Życiu. Nie, ja tylko umowy na telefon. Mówiłem, że dobiega końca i ludzie mnie wyzywali. Wow, 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 ale mu drogę zajechałem. O kurde, sorry. Marce. Sorry, ale nie miałem go w lusterku, go w ogóle nie widziałem. No ale zahamował. Przytomna reakcja. Nie, bo tak patrzę, mam z prawej strony pełno miejsca. No, ale jak jedziesz w grupie, to czasami warto dać głowę w lewo, w prawo. Wiem, wiem. Ale właśnie zazwyczaj daję, tylko no widzisz, akurat nie dałem. Opuszcza nas? No, dobra. Marcel? A? Gdzie jesteś? A za tą kijanką jedziemy. No to ją wyprzedzaj, bo zaraz nam się zasięg zgubi. Dobrze. Przerywie. To już cię przerywa powoli. Halo? 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 No halo. Jesteś czy nie? Jestem. Tak? Tak. Cieszę się. To radar. O, daleko. Tak? Co tam, podobało ci się? O, fajnie było. Fajnie, że mogłam jechać. No, super. Też masz jakiś wydech zmieniony w twojej CBR-ce, czy masz seryjny? Nie, znaczy leży mi, ale nie wymieniałam jeszcze. Znaczy, no, jak nie ma potrzeby, to po co wymieniać? Chodzi o to, czy masz po prostu oryginalny, czy jakiś inny? Mam oryginalny. O. Marcel! A, gdzie jesteś? Tutaj. Maryjo, prowadź! Za tobą poprzekątaj. Tam było tak napisane. Marcel, prowadź tak. Mnie przez życie. Prowadzę. No, pan chyba po głębszych dzisiaj. Byłam w szoku. Po kilku głębszych. Marcel, policja po lewej. Patrz, zobacz. Wow, właśnie ten policjant. Zobacz tutaj. Widzę, widzę. Chciałbym być marynarzem. Co za łeb. Podróżować. Na krzyku. On mnie teraz wyzywa, za sam często ze mną śpiewałeś. No dobra, to zaśpiewajmy coś. Czekaj, Oliver kiedyś taką fajną piosenkę miał. A bo to wierszyk był. W las kotek na płotek, pierdnął go młotek, siekierka go. Coś tam. Zabiła. Zabiła. I kotka zabiła. I kotka zabiła, a kotek nieżywy pierdolnął w pokrzywy. Przeleciał przez siatkę, zgwałcił sąsiadkę. Ja pierdziele. Fajnego masz tego giksa, fajnie go okleiłeś. Giksa mam ponad 3 lata. Ale mówię, że masz fajnego, a ja nie pytam, ile go masz. Co? Ja mówię, masz że masz... fajnego! Masz fajnego giksa, fajnie ma... Aplejonego. A ty, no giksa mam 3 lata. Ja zrozumiałem, ile masz tego giksa. No nie, nie. Ten żółty fajnie robi taki kontrast. No to nawet nie jest żółty, to jest taki... Znaczy no, taki neonik. No, taki lemon, dzięki. Lemonowy kolor. Mój pomysł, nieskromnie powiem. Ale jakiś... Ta, na pewno... Złote, ale skromne. Na pewno się inspirowałeś czymś. Sam? Na pewno miałeś jakąś inspirację. Inspirowałem się. No, znalazłem jakąś fotę na Pinterestie. Kiedyś, nie, 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 nie. Kiedyś oglądałem dużo takich filmików. Dużo, znaczy... No. Choć w sumie nie dużo, ale kilka konkretnych. Czasami sobie włączałem na YouTubie. No. Metesa? Nie, nie Metesa, tak. Kogoś... Jeszcze, nie wiem, już nie pamiętam, jak oni się nazywali. No i oni... I w ich filmie taki jeden jeździł niebieski, stąd chyba kolor,
Nie wiem, czy on też miał żółte dodatki, czy już żółte dodatki to moja incepcja, czy on też miał jakieś, no. Ale miał taki coś w tym stylu. No, 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 czaję, i czaję. I stąd zaczerpnąłem, albo może po prostu zerżnąłem inspirację. Zerżnąłeś. Kontrola czystości kamery. Czysta? A? Nie, patrzyłem, czy mam czystą kamerę. A ja nie mam. Już mam. Grzybiarze! A może idziemy na grzyby? Lekko. Dobra. O, pan herbatkę pije. O. Wiecie, co ja bym rozróżnił? Co ja bym mógł zetrać? Ja to tylko by pieczarki mógł zetrać. Znacie się na grzybach? Bo ja totalnie nie. Ja tylko wiem. Pieczarki znam. W sensie, ja się nie znam, ale wiem jak je zbierasz. Aha, no ja tak nie bardzo. A zawsze odkroić kawałek i wziąć na język, jak będzie szczypał, to znaczy, że jest ten... trujący. No. Tak w szkole uczyli. Ale w każdym przypadku tak? No nie wiem, czy tak jest w każdym przypadku, ale tak słyszałem w szkole. Aha. Ja tak słyszałam. No mi się chyba też coś takiego obiło o uszy, ale... No. I tak bym się nie odważył, jednak i tak bym się bał. Tak, znaczy oboje jest taka zasada, wiesz, że jak nie znasz się, to lepiej nie zbierać. No, to lepiej nie zbierać. No. Chociaż na YouTubie jest gościu, który zjada mu homory normalnie, zbiera sobie takie prosto z ziemi, od razu je gryzie i zjada. No to może jakoś ja nie ma. Nie wiem jak on to robi, ale no faktycznie wygląda na to, jakby je zjadał. Kiedyś tak przez przypadek odkryłem. Masakra. A wam też się na TikToku cały czas grzyby pokazują? Grzyby? Zbierają właśnie grzyby, no. Nie, mi nie. Ja za dużo w sumie TikToka nie oglądam. A, ale nie, no to mi cały czas. Jakieś takie wielkie grzyby jak zbierają. Tego jest masę. To ja nie... Nie wiem czemu. Ja nie widziałem. Może tam coś mi wyskoczyło, ale... Mi cały czas motocykle wyskakują na TikToku. Ja wiem, że kanie potrafią takie duże urosnąć. No. Mają takie wielkie kapelusze wtedy i są takie wysokie często. Kurde, zamiast jechać eko na ostatnim biegu, to ja jadę na przedostatnim. Przydałby się wyświetlacz biegu. Jaki masz bieg? No właśnie nie. Mi też nie. Niekiedy mnie to denerwuje. No, ale to się idzie... No. Przyzwyczaić. Już potem więcej się jeździ, to już po obrotach widzisz, który masz bieg. A ja mam wyświetlacz. No, ty masz. Suzuki mają. Ale za to ty masz cały odnośnie paliwa. Chciałem mu przybić żółwika. On skręca, on do dobrodzienia. Ej, dobra, osa pojechał prosto. Robimy Mikołajki? No u nas w Lublińcu będą. Tam? U nas w Lublińcu będą. Tak? No. A możemy zrobić u nas w Częstochowie. No, tylko żeby to nie było lipy z tego. Słucham? Żeby lipa z tego nie wyszła. No, jakaś dziewczyna do mnie pisała. No. Od takiego mojego, taki mój znajomy ją odesłał do mnie, że ona mogłaby zebrać jakieś tam podarunki dla dzieci w domu pierwszego. Można by coś takiego zorganizować, albo jakąś. Ale nie, właśnie nie wiem, czy mi się chce to organizować, wiesz, jakby ktoś był chętny do pomocy, to może, nie? No ja bym może był chętny do pomocy. No, to można pomyśleć. Można ogarnąć jakąś zbióreczkę na dzieci. Albo do tego domu dziecka tam, wiesz. No tak, tak jak tam kiedyś, nie? Tak, jeździliśmy, możemy ogarnąć.